Jestem, moi drodzy, z Bibolem na spacerze w ładnej tutaj zieleni. Dzisiaj dostałyśmy z Olą zaproszenie do restauracji na jedzonko. Także mamy dzisiaj wyżera. Ja teraz już piję jakiegoś drinka, szprycer czarny bez. Ola ma tutaj mojito, ty nam przyszła już przystawka, czyli oliwki, cudownie, migdały i bagietka, idealnie. Dobra, także moi drodzy, już nam przyszło do naszej przekąski i mi przyszły krewetki z chorizo z bagietką świeżutką. Tutaj mamy jeszcze frytki takie zapiekane pod serem cheddar z jakimś sosem, z warzywami, z awokado, z jalapeno. Wygląda naprawdę ciekawie. A czekamy jeszcze na burgera, na naleśnika, więc najemy się dzisiaj bardzo. Dołączył do nas burger Oli, no jest naprawdę ciekawy. A tu wszędzie są pieski. Dawno nie miałam kresek eyelinerem, myślę, że naprawdę fajnie mi wyszły. So cute. Wczoraj też miałyśmy dość zabawną historię, znaczy dla kogo zabawną, do tego zabawną, nie wszyscy skończyli dobrze, ale o 20 minut latała tej osa i była po prostu tak wredna, ale tak wredna, siadała cały czas, leciała w stronę moją, Bibi, a ja się bardzo boję, że Bibi może coś urządlić. Cały czas nam siadała na jedzenie i po prostu nie mogła się odczepić. No to się troszkę zirytowałam i ją agresywnie stąd przepędziłam. Ola, moi drodzy, kontra naleśnik, to była naprawdę bardzo długa walka, o, ona nadal trwa, no dajesz. Bananka. Moi drodzy, jedzenia nadal jeszcze trochę mamy, krewetki zjedzone, burger już więcej niż połowę, fryty jeszcze trochę, naleśnik bardzo fajnie, bo dużo owoców, taki orzeźwiający, więc teraz jego jem. I to na pewno jeszcze zjemy, bo jest super takie właśnie na przekąskę, bardzo dobre oliweczki. W każdym razie ja już powoli dostaję taką energię z przejedzenia, także zaraz nam będzie ciężko, specyficznie, mam nadzieję, że tutaj ludzie wokół nas dadzą sobie z nami radę. Ja. Ej, no nie mogę się napatrzeć na tą kreskę, bardzo ładnie mi wyszło. Julia, ty lepiej jedz. Nice. Ja kocham bagietki. No. Bagietki? To jest cudownego. Zapijesz się mnie stąd, proszę. Ja mam przedrzemkę po jedzeniu. Kafier, ale się najadłam. Najadłam się tak! Konkurencja. Piję tego drinka i sobie myślę, Jesus, ja już skończyłam, moi drodzy, szkoły, już skończyłam studia. Nigdy w życiu bym nie wróciła w ogóle do liceum. Dacie radę, moi drodzy, przetrwacie to. Ja w was wierzę, byle to skończyć. Ej, wygląda jak twoja ręka, serio. Dziwnie jest, ja jestem tak najedzona, ja muszę tylko usiąść. Wszyscy ludzie ja muszą do końca jechać. Ja nie miałam już takich wymagań, też bym chciała żyć w domu, ale najbardziej chciałabym usiąść. Jestem tak obżarta, że... Przeszedł jest zuba i mam miejsce siedzące. Ola sra. Ogólnie wzięłyśmy też jedzenie na wynos. Jupi! Wzięłam to samo co ostatnio. Ola też już wzięła tanie jakieś nuggetsy z maka. Także jemy. Jeszcze ten różowy sosik. I ten błagający pies. Dobrze, że nas, moi drodzy, jeszcze nie walnęło z momentu po jedzeniu, tylko mamy super. Ale właśnie, słuchajcie, to jest bardzo dobra recenzja, jak po jedzeniu nie chce ci się spać, tylko tańczysz. Jeszcze chwila, tutaj trochę było glutenu w tej bułce. I tak dobrze. To było... Ja na to czekałam, ja się czuję... No, spełniono. Szczęśliwa. I mam ochotę. Ja wstanę, idę nas tu tańczyć. Kurde, mam za mało właśnie. Nasz wypad, moi drodzy, się przedłużył. Jest już 22, jest zimno, więc kupiłyśmy sobie bluzy, Ola czarną. Klasyczne przeciwieństwo, so cute. Ale zawsze chciałam, znaczy zawsze chciałam. Potrzebowałam teraz właśnie też takiej kremowej, a ja Ola czarnej. Kupiłam taki krem brylę, moi drodzy. Kupiłam taki krem brylę w Lidlu. I można go zrobić ponoć bez piekarnika. Wsypałam taką saszetkę. I to się skarmelizowało. Nie wiem jak i co w tym składzie musi być. Sama chemia. Ale próbujemy. Dajesz, Ola. Dobra. Ola, jej zakup. 10 zł. Co jest dla Oli, czyli dla największego lenia. Nie będzie teraz stawała z łóżka po nic. Musisz sobie jeszcze wyrobić ten. Selfie stick. Bój się. Wiszko. Moi drodzy, tutaj są, jak to się nazywa, łamiszczenki. Nie wiem do końca, ale kupowałam to w podstawówce, jak chodziłam na basen. I nerwuje mnie, że są inne kolory. Mam nadzieję, że wylosuję tą, a Ola sobie bierze jakiś
Apple coś. Specjalnie wymieniłyśmy pieniądze, żeby mieć, bo ja noszę tylko kartę zawsze. No dajesz. Ola, a zdezynfekowałaś ręce? Mhm. Wow. A to jest takie twarde? Ciekawe, jakie to będzie. A nie, to się gryzie. Lol, dziwne. Moje będzie takie twarde jedno. Dobra. Dobra, dawaj mi. Tak! Boże, Boże, Boże. Aż muszę zrobić sobie jeszcze zdjęcie na pamiątkę. Chciałam tylko powiedzieć, że specjalnie rozmieniłam moją dwudziestkę na jakieś jedynki i dwójki, żeby zjeść. Dobra, czy to by smakowało tak samo? Najgorsze jest to, że teraz to będę musiała mieć cały czas w buzi. To jest twarde i to jakby... To nie jest guma, tak jak twoje, tylko to ma taką warstwę po warstwie i to jest takie... Ja to już zgryzłam. Ale dobra. Dobra? Tak? Nie. Moi drodzy, ogólnie trochę dupa, bo wczoraj nic nie nagrałam z naszego wieczoru, a uważam, że był naprawdę bardzo fajny, ponieważ malowałyśmy, moi drodzy, obrazy i tak się prezentuje mój obraz. Ogólnie byłby naprawdę ładny, jestem z niego zadowolona, jak na to, że to mój drugi obraz na płótnie, aczkolwiek niepotrzebnie dodałam te gwiazdki i one mi już tutaj wszystko zepsuły. Tak to by było fajnie, myślałam, żeby tu sobie później jeszcze napisać czarnym długopisem anielskie liczby, żeby to było, wiecie, takie... To ma nawet brokat, także jest naprawdę prześliczne, bardzo mi się podoba. Nawet nie wiedziałam, że potrafię namalować takie coś. No i moi drodzy, jest godzina 11, jest 1 września. Ola i Bibi oczywiście śpią, a ja stwierdziłam, że zobaczę jak tam z ciastem na pizzę, ponieważ robiłam 2 dni temu, także już powinno fajnie wyrosnąć. Myślę, że sobie na śniadanko zrobimy pizzę. Tak, Ola u mnie jest, co tam, że jest rozpoczęcie. Dzisiaj już wracamy do Rzeszowa. Dlatego Ola jutro już idzie normalnie do szkoły, ale rozpoczęcie... Pizza z siostrą w Warszawie, lepszy wybór. Zrobiłam pizzę, Bibi już czeka, że coś spadnie. Tu mój piękny obraz, 1 września. Ja. Już zdążyłyśmy zjeść pizzę, ale zdążyła zrobić drzemkę. Bibi oczywiście się bawi, którą się z nią wybiegałam. I teraz czas się spakować, także let's go. Tym razem spróbuję się spakować tak, abym nie miała całej pełnej walizki zbędnej, a użyję 3 rzeczy. Powiedziała, nagraj mnie, są, nagrywam. Ja się zastanawiam, co wziąć. Ja po prostu dam wszystko, co jest jej potrzebne. Ola, ale nie rozwalaj wszystkiego. No, okej, jakieś jedne gacie, bo... Ola, to są na okres. No właśnie. Okay. Dobra. O, starszy. I naprawdę, jedne gacie na 7 dni, koszulka na 12. Jestem teraz ostatni dzień w Rzeszowie, kiedy montuję tego vloga i nie zgodnijcie, w czym siedzę. Ola miała rację. Ja, to prawda, akurat ta koszulka to jest moja koszulka, w której chyba najwięcej chodziłam. Okej. Okay. Już nie musisz, już. Myślałam, że to przecież ten kot. Nie, ją, on tylko majtki. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze. Słuchaj, sobie po prostu zawali czapkę. Nie, ja się pomóc. Czapeczkę? To była twoja urodzinowa, nawet spięta jeszcze spinaczką, mini czapeczka. Twoja z pierwszych urodzin, o jakie super wspomnienia, tak ugonkiem merdam, o jaka super czapa, no, ale super czapa. No, ale nie możesz jej zniszczyć, bo to jest twoja z roczku, pokażemy twoim dzieciom. No to Nora. Nora! Hi! 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 Jezu, ty tam jestem? My to wiesz, jesteśmy w pociągu, mamy tutaj dużo piesków dookoła, także mam nadzieję, żeby ich nie zauważy i nie rozpocznie się tutaj jedna wielka zabawa. Na razie odgryzamy, bo dosłownie mam pieska tutaj obok, któryś na mnie patrzy, żartuje, żadnego pieska. Bibi na razie sobie ładnie śpi, tak, luli luli, tak pięknie. Ola się bawi w restauracji. Dzień dobry, moi drodzy. Kto rozpoznaje ten pokój? Tu. Tak, jestem u rodziców już w Rzeszowie. Klasycznie można mnie poznać po tym, że tutaj mam inny vibe życia. Tutaj chodzę spać w czymkolwiek, co znajdę po prostu w szafie. Tu jest taki slow life, okej? Okay? W każdym razie właśnie nagrywam telefonem, bo wszystko mam
w tej oto tu walizce i właśnie muszę ją otworzyć i powyciągać jakieś rzeczy, bo potrzebuję laptopa, potrzebuję sobie coś pomontować. Przy okazji idziemy się napić kawki, zjeść też śniadanko. Halo, oddal się. Nie przybliż, oddal. Zazwyczaj jak robiłam kawę, to często mi się zapominało posprzątać później. Teraz już to mniej więcej myślę, pamiętam i sprzątam po sobie. Wstaję, patrzę, chcę sobie zrobić kawę, a tu ktoś nie posprzątał. Także, moi drodzy, no to jest po prostu karygodne. Ja już tutaj wysłałam na grupę moje wiadomości, ale nikt jeszcze nie odczytał. Minęło już 2 minuty, to jest tak karygodne zachowanie, że dzwonimy. Także dzwonimy najpierw do mamy, bo myślę, że to prędzej mogła mama zrobić. Smaczna była kawa rano? A, to tato już zostawił? Tata nie posprzątał? No to już, czeka nas telefon do taty. Akurat tata to jest osoba, która zawsze mi zwraca uwagę. Nie mama, a tata. Więc I'm sorry. O, Ola się pyta, czy mi coś kupić w Maku. To dobrze, że masz taki dobry humor, ale zaraz takiego nie będziesz miał. Opowiadaj. Dobra była kawa? Dobra. Pyszna? Pyszna. A ty teraz jesteś poszkodowana? No to świetnie, super, dzięki. Widzisz? Przyjechać do domu. I to jeszcze przed moimi urodzinami, jest mi naprawdę przykro. Nie, ja bym na twoim miejscu się spokojnie. Ja wracam, wracam do Warszawy. Wyjechał. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, Mysiu, cześć. Kto przyszedł obudzić mamy? Mama, nie śpimy już, zaczynamy dzień, tak? Wstajemy. O ludzie, ej, dzisiaj jest jakieś cieplej. Ja już naprawdę byłam w ogromnym szoku, że jest po prostu tak zimno. Aczkolwiek stwierdziłam, że z wami właśnie będę romantyzowała jesień, przynajmniej się postaram. Mam różne pomysły na odcinki, które już sobie zapisałam. Także nie ma tego złego, aczkolwiek no ja kocham upały. I ja po prostu mogłabym żyć cały czas w upałach i słoneczku i... To będzie ciężki okres, ale spróbujemy go wytrwać. Baby Bula ze swoją ulubioną zabawką klasycznie. Ale super. Dobra, moi drodzy, ja lecę na paznokcie. Nowe. Nie mam pomysłu. Chyba zrobię klasyczny French, bo później będzie już 10 vibe, którą będziemy celebrować, więc wtedy pewnie zrobię jesienne. Jak wiecie co, kiedyś były fajne lody. W sensie teraz chyba są takie bardziej zdrowe, mi się wydaje. Bo kiedyś były te kolorki na jęzorki, mnóstwo wodnych lodów, które były pyszne. Teraz dosłownie tak się na to patrzy i... Trudy są jakieś dziwne. Serio, przestałam jeść lody przez to. Chciałabym takie dawne, fajne kwaśniaki, jakieś takie rzeczy. A teraz nuda. Jeszcze nigdy nie udało mi się trafić na ekipowego loda kwaśne jabłko. Ja powoli przestaję w ogóle wierzyć, że on istnieje. Nigdy w życiu go nie widziałam na oczy. Nie mam pojęcia, gdzie go mogę kupić. Ale mam ochotę na takiego kwaśnego, wodnego loda. Nie ma. Dobra, jestem po paznokciach. Zrobiłam French klasyczne, ale jestem głodna. Idę coś zjeść. Dobra, moi drodzy, wróciłam do domu. Byłam jeszcze w banku załatwić kilka spraw i kupiłam sobie kilka rzeczy, więc już wam pokazuję. Dzisiaj kupiłam sobie taką piękną do włosów spinkę. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało na rozpuszczonych włosach. Fajnie, masz tylko majtki. Dołu nie widać. O, to sobie wzięłam właśnie taką cozy, idealną na jesień i jeszcze taką czarną. Kupiłam taką bluzę, bo stwierdziłam, że na jesień taka cozy jest kremowa i duża. Ona jest oversize'owa, ale spoko, nie? Patrz. Spoko, nie? Co robicie? Pokazuję rzeczy, które masz matę. Idę jeść tortę. Teraz ma to chodzisz? No. Też ma. Cześć, moja bimbulka, cześć! Joj, ja się cieszę, jaj! Jaj, moja. Okej. I kupiłam sobie jeszcze taką kurtkę, która jest z Primarka, ale podoba mi się kolor, taka puchowa. Mi już jest zimno, więc ją tak wzięłam instynktownie, a była za 30 zł, więc w sumie stwierdziłam, że... intuicyjnie. Okej. Jest spoko, w sumie myślę, że będzie mi pasować. Przyjechałam, moi drodzy, do sklepu i to dosłownie przyjechałam. Ja prowadziłam, ja wiem, że wiele osób się dziwi, że w ogóle mam prawo jazdy. W każdym razie chyba muszę, moi drodzy, zrobić update mojego roweru, bo patrzcie, jakie tu fajne są rzeczy. Dzwonek z Krainy Lodu. Potrzebuję. I jeszcze powinnam sobie o takie różowe, nie wiem jak to się tam nazywało, ale miałam takie, jak byłam mała, to jest taki flashback i sobie przypiąć do kierownicy i jeździć z takim czymś. No cudowne, o. No cudowna sprawa, cudowna. Oj, wiatraczek. Tata, wiatraczek jeszcze. Biorąc. O, pasuje ci, weź. No. Przyjemne. O, przyjemne z pożytecznym. Klimatyzacja darmowa. Elegancko. A ty masz dzwonek w ogóle? Bo tu masz, patrz, taki ze Spidermanem czerwony, patrz. Moi drodzy, witam was
wstaję i widzę w kuchni to. A dodatkowo pogoda jest taka, jest ultra zimno. I aktualnie chodzę w takiej kocowej sukience. Wczoraj miałam wieczór sushi i taki właśnie poranek. Plus jest taki, że mam śniadanie, ale duży minus jest taki, że dodatkowe sprzątanie od rana. A jest godzina 14. Wczoraj poszłam spać dość późno, także no pospałam sobie, rodziców nie ma, ponieważ wyjechali. Ja już w sumie powinna być w Warszawie, no ale przez to, że mieli wyjazd, stwierdziłam, że zostanę też na weekend. Muszę właśnie sobie ogarnąć jakieś pociągi, zaplanować powrót też. I co dzisiaj robię? Szczerze mówiąc nie wiem, bo po prostu pogoda jest już taka, że aż mam ochotę sobie wejść na jakieś sklepy internetowe i sobie znaleźć jakieś cozy, fajnych rzeczy na jesień. Okej, moi drodzy, dzień dobry, kolejnego dnia. Powiem wam, że ten vlog jest bardzo taki chaotyczny. Tak jest, jak ja przyjeżdżam po prostu do Rzeszowa. Tutaj jest naprawdę inny tryb życia. Tu jest tak bardzo sielankowo. Wszystkie moje zasady, jakie sobie na co dzień wprowadzam, typu porządek, jakaś większa produktywność, wygląda tak, że tu jest naprawdę bardzo duży bałagan. Zresztą ja i tak uważam, że wiecie, produktywność to nie jest robienie, tylko również umiejętność dania sobie wolnego czasu do odpoczynku, ale to już mniejsza. Dzisiaj mam ostatni dzień w Rzeszowie i o dzień dobry, pani przyszła do vloga, tak? Pani przyszła do vloga? Chodź do mnie, cześć, dzień dobry, my już się witałyśmy kilka razy dzisiaj. Dzień dobry, pani nie było 5 minut w tym pokoju, tak? Ojejku. Wczoraj kończyłam planer na październik, kilka rzeczy postanowiłam też do filmów i jestem bardzo podekscytowana, bo mam naprawdę fajne pomysły. I no kurde, nie mogę się już zaczekać, aż wrócę, bo ja tutaj bardzo lubię być, żeby właśnie sobie odpocząć. Zostałam trochę dłużej, dlatego że moi rodzice teraz mieli wyjazd i też spędziłam po prostu z moją siostrą taki weekend, też spotkałam się z niektórymi. No i po prostu nic nie nagrywałam, robiłam też sushi, ale to właśnie bardziej dodawałam takie rzeczy na Instagrama, bo wiecie, no nie zawsze latam z kamerą wszędzie, jak wszyscy są i w każdej sekundzie mojego życia. Zwłaszcza tutaj właśnie, gdy sobie daję taki czas na odpoczynek, odpoczęłam, zebrałam siły, dużo rzeczy sobie rozplanowałam. Także jestem gotowa, aby jutro wrócić do Warszawy. Tylko kurde, problem jest taki, że mam teraz jeszcze obronę, więc od razu Was tutaj informuję, że niestety mam obronę i to mam 3 egzaminy przez 3 różne dni w różnych datach. Także mam to trochę rozrzucone, trochę tej nauki mam. Zwłaszcza, że mam sporo rzeczy z historii, a ja nienawidzę historii. No maturalne miałam 2 z historii, bo ja nie potrafię się uczyć takich rzeczy na pamięć. Nie potrafię w ogóle ich czytać ze zrozumieniem. Także już wiem, że to będzie trochę trudniejsze w moim wykonaniu, aby się tego pięknie nauczyć na obronę. Także niestety trochę czasu będę musiała poświęcić na tą naukę, więc może tu jeszcze będzie brakowało kilku filmów. Ale jak tylko się obronię, to moi drodzy, październik, mam naprawdę spoko pomysły, myślę, zrobione. I wczoraj miałam taki fajny dzień, właśnie, że już tak nie mogłam doczekać, pozamawiałam jakieś rzeczy, też już taki poczułam, powiem wam, vlogmas i na ten moment jestem bardzo podekscytowana i w ogóle jestem w takim, no mam nadzieję, że wszystko fajnie wyjdzie. A wczoraj miałam taką totalną chill niedzielkę, gdzie zamówiłam sobie pizzę z Olą, oglądałyśmy, po prostu jadłyśmy, totalny chill, a ja jeszcze o 3 w nocy jadłam jakiś kawałek pizzy, a ja średnio toleruję gluten i trochę sobie pocierpiał mój brzuszek, ale no miałam bardzo ochotę na tą pizzę, nie mogłam sobie odmówić, no trudno, pocierpiałam, tyle mnie. I właśnie też pozabawiałam sobie niektóre rzeczy, różne rzeczy sobie spisałam, które muszę kupić, bo jeszcze nas czeka. Czekają małe remonty i zmiany w moim mieszkaniu, łącznie ze sprzątaniem, także myślę, że się nie będziemy nudzić, tylko oby na wszystko było czas. Powiem wam, że jest naprawdę obrzydliwie za oknem, no nie mogę, ale polubimy się z tą pogodą, miejmy nadzieję. Ja się ubrałam w jakieś najcieplejsze rzeczy, które tutaj mam, bo ja tutaj przyjechałam w ogóle z rzeczami jakimiś jeszcze letnimi, z sukienkami, także no, tą bluzę udało mi się kupić w lumpie ostatnio, jest spoko, jest jakaś tam nawet bawełniana. Jakieś spodnie całe szczęście przyniosłam, takie materiałowe, to jest mi całkiem ciepło, 2 skarpetki, bo nie znalazłam. Dobra, tutaj się robią, moi drodzy, piękne tościki, robię takie mocno wysmażone. A tutaj robimy herbatkę, oczywiście Earl Grey.
Mam moje tu ściki z cebulką. Wszystko się to ogólnie rozbebrało i nie wygląda instagramowo, ale na pewno będzie pysznie. Okej. Okay. Chcesz powiedzieć, jakie emocje odczuwasz? To nie jest twój dzień. Pies pije, ja też piję. Pijcie wodę, pamiętajcie. Zastanawiam się, co robić. No jest, kurde, dość chłodno. Znaczy z Bibi akurat biegałam, teraz jest mi gorąco, więc chwilę też muszę poczekać, żeby wyjść ponownie. Sprawdzę też sobie autobus. Naprawdę tłuste włosy, ale one mnie nie będą ograniczać przed czymś, co chcę zrobić, czyli wyjść z domu. Więc powiedzmy, że one wyglądają jak takie włosy clean girl, tylko że no absolutnie nie jest clean, na żelu, co nie? Powiem wam, że i tak czuję się naprawdę bardzo ładnie, jak się na siebie patrzę. Ładnie. Zrobię sobie taki dosłownie szybki makijaż tylko, bo i tak mam dużo czasu do kolejnego autobusu, więc... No i proszę Państwa, makijaż gotowy, trwał on 6 minut. 6 minut, bo jest 15:16, a zaczęłam o 10. Także bardzo szybki, bardzo prosty, taki, żeby coś było. Cute, cute, podoba mi się. Pogoda przepiękna, byłam sobie obejrzeć jeszcze jakieś kanapy, narożniki. Jakieś zdjęcie mam, ale to nie jest to, co chcę na 100%. Kupiłam też dwie rzeczy jak na razie na szmatach i idę... Zup, to brzmi jakoś tak brzydko. W lumpeksie i idę teraz jeszcze do dwóch innych, o ile zdążę. I w jednym już na mnie czeka też moja siostra po szkole. Także idziemy się spotkać, a później pewnie coś trzeba ogarnąć na obiad. Dobra, jestem już z Olą, z Rolą. Byłyśmy w drugim lumpeksie w Nowej. Kupiłam kilka rzeczy, wszędzie było 50%, więc spoko. I teraz mama mi bierze jedzenie, później nas weźmie do domu, a ja idę teraz jeszcze... A ja idę jeszcze teraz do Pepko, zobaczyć co już są jakieś pierdoły i idziemy jeszcze do Biedry. Ja, cudowny dzień! Ogólnie sobie zrobiłam jeszcze dzisiaj drzemkę. Znaczy nie chciałam właśnie ich robić, zasnąłam nie wiem kiedy. Wstanę o 21:00, wchodzisz i wychodzisz. No to musisz się zdecydować, albo idziesz do mnie, albo nie. Liczę do trzech. Musisz zdecydować. Jeden. Dwa. I ostatnie moje słowo. To jest trzy. No jak wstałam o tej 21 z drzemki, to przypomniałam sobie, że ja dzisiaj mam jeszcze i pakowanie, i sprzątanie, ogarnianie tych rzeczy. A znaczy jutro jeszcze wiecie, będę się pakować tak oficjalnie, no ale trzeba było to ogarnąć. Plus dodatkowo jeszcze mam film do zmontowania, także wstałam. Ogarnęłam się, że wstałam. I mniej więcej zaczęłam pakować rzeczy. Pokażę wam, moi drodzy, co dzisiaj jeszcze kupiłam. Wiecie co, ona na żywo ma ciemniejszy kolor. I ja mam wrażenie, że taki kolor fajnie mi podbija kolor oczu i ogólnie ładnie w nim wyglądam. Aczkolwiek pewnie skrócę go trochę, żeby był krótszy, ale to zobaczę, bo jeszcze nie przymierzałam tych rzeczy, bo są niewyprane. Ale wydaje mi się, że kolor git to wszystko było na pół, także kosztował jakieś 10 zł, więc myślę, że spoko. To mi się mega podoba i to jest, kurde, takie jesienne, daje mi taki fajny vibe. To jest po prostu spódniczka, ale jakby wiecie, z ogrodniczkami. Także myślę, że to będzie fajnie wyglądać, zwłaszcza, że kupiłam również taki golf. I myślę, że nawet to razem będzie naprawdę wyglądało fajnie. Do tego jeszcze jakieś botki, coś. No, także wzięłam i powiem wam, że to kosztowało 13,5. Ten ma całkiem fajny kolor, taki golfik, tylko widzę, że ktoś go samemu obcinał, także jestem ciekawa, czy będzie wszystko zasłaniał i czy ten krój będzie fajny, ale wiecie co, on kosztował 2 zł. Wzięłam sobie jeszcze taki fajny kombinezon za 14 zł i on jest jakby z długim rękawem, taki niby koszulowaty, ale tutaj ma spodenki, także... Też myślę, może fajnie wyglądać. Jestem tego też ciekawa. Tą bluzę już wam pokazywałam dzisiaj w niej. Byłam to właśnie też ją kupiłam na lumpie kilka dni temu. Kupiłam jeszcze takie leginsy i historia jest taka, że ostatnio gadałam z Olą i powiedziałam, ej, nie pamiętam kiedy ostatni raz tak normalnie, nie do ćwiczeń, po prostu po domu chodziłam w leginsach i że no przecież to była tak wygodna opcja. Słownie patrzę się i to jest XS-ka, a rzadko się zdarza, kiedy dół widzę w moim rozmiarze. Mogłyby być bardziej takie, jakby były w takim kolorze, to bym była totalnie zakochana, gdyby po prostu były bardziej kremowe, a nie szare. Dodatkowo w Wisku jest też przycena teraz na takie kosze. Ja mam taki sam, trochę większy, więc nie taki sam. Ale teraz wziąłam taki mniejszy, który dam do kuchni i sobie wszystkie ściereczki dam, bo one mi się tak walują po kuchni i chciałam takie jedno miejsce. I dokupiłam jeszcze w Wisku takie ściereczki. Także tak sobie właśnie je pozwijam i będę tutaj trzymała. Good vibes only. Do zobaczenia. Do kolejnego. Pa. Dzięki, że jesteście. Buziaczki.